Nie, nie, kurwa nie. Chcieliście rekluzję The Amazing Shit Spider-Man 2. Dostaniecie rekluzję The Amazing Shit. Szczerze muszę powiedzieć, że nawet The Amazing Spider-Man mi się podobał do gdzieś pierwszej pół godziny, kiedy wszystko było takie jaskrawe. W ogóle takie przypomina filmy Raimiego, ale nie było tych pomarańczowo-żółto-czerwonych kolorów, jeśli chodzi o warstwę kolorystyczną. To jest po prostu tak jasno, jak jest jasno. Nie było żadnego zachodu słońca. I stylistycznie jest bardzo fajne. Tym bardziej podobały mi się efekty specjalne Elektro. I film jest naprawdę dobry przez pierwszą połowę, ale druga połowa to już męczarnia. W tym filmie na szczęście już jest paleta barw normalna i tutaj w końcu fabuła nie jest taka na farcie. W sensie, że wszyscy się znają i wszyscy sobie pomagają, jak w Riverdale. Tylko tam jest mowa o małym miasteczku, a tutaj mamy wielki Nowy Jork, więc chujowa robota Sony. A więc mówiąc o drugiej połowie, niewiarygodnie głupia i naciągana. Jeszcze z pierwszej połowy tak Gwen Stacy naciągana i na siłę nie wiem jakiego słowa użyczyć, pocięciu jest ruchany jej wątek przez cały film, niepotrzebnie przeciągany jak flaki z olejem, które Jason ciągnie do swojego domku na Crystal Lake. No ale przynajmniej w drugiej połowie filmu mamy walkę z Elektro, która wygląda nawet fajnie, kostium nie wygląda tak fajnie jak z The Amazing The Amazing Shit 1 2019 roku, nie wygląda tak zabisie, też jest fajny. I ogółem villani, czyli że Elektro, tam Max, Dillon i Nowy Goblin, Harry Osborn. I postać grana przez Jamie'ego Foxa, Max Dillon, jest typową ciapą, wręcz takim jak na przykład macie Spidermana Toma Hollanda i tam Tom Holland nie zachowuje się jak ciapa, tylko jak pizda. I właśnie taką pizdą jest Max Dillon do czasu, kiedy staje się Elektro i postanawia tupnąć się nóżką, aby go ludzie zauważyli, tak jak Peter Parker, kiedy przechodził na ciemną stronę mocy w Spidermanie Trójce. Tyle, że Trójkę dało się jeszcze jakoś znieść i był to taki 7/10 film, ale tutaj nie wiem, czy to jest lepszy czy gorszy film od jedynki, ale stylistycznie są w bardzo dobrym poziomie, ale fabularnym tutaj też się wszystko trzyma na ślinie. Na ślinie się trzyma i na pajączynie. Można powiedzieć, że w którym momencie ta ślina i pajączyna nie wytrzymują i się rozpada te gówno. A propos jeszcze rzeczy zarąbanych od Sama Raimiego, no to jest wątek miłosny. Możecie powiedzieć, że wątek miłosny różni się od tego z trylogii Sama Raimiego, ale tutaj ten wątek to jest taki sam, na przykład co było, jaki był wątek w trylogii Sama Raimiego, patrzyli na siebie i było nudno, tutaj zrobimy tak, że nadal będą się na siebie patrzeć, walić randomowe słowa, ale będą udawać szczęśliwych, tak, będą udawać szczęśliwych i to jest już wystarczająca różnica i możemy puścić ten bajzel do kin i że mówiąc, jakbym poszedł na ten film, no to nie żądałbym takiej reklamacji, chociaż bym żądał, bo film nawet był dobry, mimo że był chujowy i był chujowy. Propos bohaterów, Peter Parker się, można powiedzieć, że trochę się różni ten
W ogóle tutaj jeszcze co Maremiego jest przerąbane. Może jak tak różni się nasze dzieło od filmu Samaremiego, no to zróbmy od Samaremiego to, że Willa musi być tragiczna. I tak samo z Lizardem. Lizard jest tragiczną postacią jak Green Goblin opanowanym przez swoje alter ego. No to nie tu Max Dillon będzie pizdą, która po prostu chciała być kochana. I jeszcze Harry Osborn, który po prostu chce być zdrowy, nie chce chorować na tą swoją chorobę po ojcu. Mamy zajebane dwie tragiczne postacie, jak ze Sama Raimiego. Możemy pisać ten scenariusz, skleić go śliną, bo pajęczyna nie wiem, czy by zdołała to utrzymać, i puścimy ten bajzel do kin. Nie wiem, co o tym powiedzieć zbytnio, bo jeszcze pod koniec pojawia się Rhino, który chyba zaraz zakończę to. W tym filmie nie ma zwykle co gadać. Takie gówno, nie wiadomo, kto to wypuścił do kina. Elo, ja temu filmowi daję, nie wiem, może 4 na 10, o jeden punkt więcej niż jedynka. Za design walki z Elektro. I to tyle. Podzielcie się oczywiście waszymi racjami dotyczącymi filmu, może ciekawostkami, może z jakich komiksów jest inspirowany, bo wiem, że Elektro pojawił się w 14 komiksie z serii The Amazing Spider-Man w 1963. Albo to w 13, albo w 12. I żegnam, tyle mogę powiedzieć o moim zdaniu o tym filmie.